Siema. Szczęśliwego, panowie. Szczęśliwego. Dobrze, wszystko dobre. Cześć. Cześć. Carlos. Siema. A bit sleepy. Why? Because early? Yeah, a little bit, but all good. It's fine. Long way for us. A little bit. Long way to go. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, samochód w nowym roku. 15 przede wszystkim. Tak jest, treningu, nowego zapału, wzrastającej energii. Czeku, zrobić zdjęcie, proszę. Dawaj teraz. Nie zobacz, z moim kompanem spokojnie. Wszyscy czekają na ciebie. Ludzie nie uwierzą. Back. Onion. Biorę go do pokoju, zrobię z niego. Onion. Zrobię z niego. Nazwisko na Onion, może pójdzie. Zdecydowałem. Ale masz takie fajne zdjęcie, skąd to masz? Personalizowane. Dobra, co? I nawet pan, ty jesteś tu za. Ja widziałem właśnie. To kurde, jakość średnia, wiesz? Ale... Ja mam też fajne, patrzcie. Jakość się proszę. To jest ten, na buty? A zobacz moje. Torebka? Tak, na buty, no. Na pantofle. Personalizowane. Eleganckie pantofle. Na klapeczki. Takie inne, no. A kto tam jest na tym zdjęciu, kto to jest? To? To jest kuchar. A kto go trzyma? Chyba ja. A no chyba ty. W włosach. Nie no, eleganckie. O, widzę, że ten, nawet jest autor zdjęcia podpisany. Wszystko, nie? Wszystko jest profi. Ciekawe, jak to zdjęcie robił. Ciekawe, nie znam. Myślę, że już też bardzo. Ja też mam personalizowane. Niedoświetlałem trochę to zdjęcie. Dziękuję, mnie. Co? Już jest wszystko z Nowym Rokiem. Wszystkie bóle odeszły, choroby, tak? Nie myślę już o tym. Idę już do przodu. Ale coś już nie robiłeś? Wy się znacie w ogóle? My? O? A z Premier League. Piotr, nie? Byłeś w Anglii to... Oglądaliśmy Premier League razem. Na święta, Boxing Day. I kto wygrał? Kto wygrał? Kto wygrał mecz? 0-0. Czyli tak jak między tobą a Cebulem. Tak jest. Tak jest. Nie, dobrze. Marcin, bardzo dobrze Marcina wspominam. Widzę, wszyscy się cieszą, że go widzą na obozie. W końcu popracuję trochę. Nie, w końcu już wystarczy dobrze, tego. Dobrze, a przecież rok temu też byłeś w Turcji. No rok temu właśnie. Rok mija, Cebul wraca. Rok tak mija, jest. Ja wracam. Nie, wiadomo. Zdrowie najważniejsze, tak żeby się wszystko układało. Podochroniasz trochę. Zrobię tak, bardzo energiczny, dynamiczny, ale nie w każdej sytuacji taki musisz być. Czasami lepiej trochę zwolnić i przyspieszyć. Nie cały czas dynamicznie. Zwolnij i przyspiesz. Tak, dobrze Milo, chciałeś czytać. Dobrze, Artek. Dobre Milo, bronienie 2-1, brawo. Brawo. Skończył się. Jak młody, no. Milo, bronienie 2-1. Stanie, daj Andrzej, daj, graj tu, graj już tam, graj już tam, graj już tam, graj już tam. Sam graj, bez Milana, sam. Dwa kontakt. Nie! Proszę mnie tu nie nagrywać. A co pan robi? No właśnie widzę, że relaksik. Training jack. Hej, play me off, finish the action. Brawo. Pierwszą strefę, nie wracaj z tą do bramki. Brawo! 1-0! Brawo, daj mi! Czwarta, graj! You can shoot all of again! 5, 4, 3! I czwarta akcja! 4,
Nie, szans. Do jednego, da? Nie. Jak tam, Teolu, się masz dzisiaj? Dobrze. Pierwszy trening od jakiegoś czasu. Nie, no w fajnych warunkach. Były treningi bramkarskie. Także dobrze, bo jakoś się z tego rytmu nie wypadło, nie? Ale w sumie podróż ciężka, nie? Bo długo, ale jechało się cieplutko, też chce się trenować. Czy jest zajawka trochę? Jest, jest. No nie, no po przerwie jak się wraca, też się chce, nie? Bo już w sumie 3 dni przerwy już od razu by się coś pograło. Dlatego dobrze, że były te treningi w tej przerwie tutaj teraz. To można było cały czas być na ogniu, tak ja, że tak to powiem, nie? Albo pod ogniem. Ale masz na myśli Holandię? Nie, nie, nie. Teraz jak było wolne. A, to... czy trenowałeś? Tak, tak, tak. A to, przepraszam, nie widziałem, że z trenerami, jeszcze... trenerzy chcieli, my też byliśmy chętni. Ale trenowałeś u nas na boisku głównym? No, na sztucznym tutaj. Trenowaliśmy. Aha. Na sztucznym. No, nie no, wiesz, jak mamy opcję, żeby popracować, potrenować, to ja zawsze chętnie, nie? Także to na plus. No słuchaj, no jednak ten rozwój się z czegoś bierze. Trzeba troszeczkę zainwestować tę energię i tej właśnie zajawki, tak, które tak, w towarzyszy, tak. żeby były efekty. Trzeba pomóc. Żeby sukces był, to trzeba pomóc. Elu, możesz to nagrywać. Powinieneś powiedzieć tak, to nie jest czas na wywiady, ale to jest czas na pracę, tak? Dlatego wywiad będzie koniec, wywiad będzie po obozie. Tak, że powiedziałem, że świetna tak? praca, teraz już do obozem jeszcze. Z trenerem top. Trener będzie zadowolony po takim wywiadzie. Mam nadzieję. Musi. Innej opcji nie ma. Jedna, cierpi! Brawo, kwiaty! Jedna! Druga, jedna! Pierwsza strefa! Skręcamy! Głośniej nie słyszą cię! Głośniej nie słyszą cię! Graj! Jak po swoje, złap tą piłkę. Co tam? Cały dzień się tam uśmiechasz do mnie przed kamerą, coś tam śmieszkujesz, uśmieszkujesz. Zadowolony jestem, no. Cały ciężki dzień pracy, treningu, a ty dalej zadowolony. Tak, pozytywno. Rozdaję pozytywną energię. Ale to nie jest tak, że czujesz troszeczkę, że daje ci też taką energię bycie z pierwszą drużyną i uczestnictwo w takich treningach dzisiaj? Na pewno wielkie wyróżnienie dla mnie pojechać do Turcji i trenować na takich boiskach jak tutaj. Spełnienie marzeń. Z jednej strony się wydaje, że to jest skomplikowane, a według mnie to jest dość proste. Byłeś z nami w Holandii, dobrze się zaprezentowałeś, no i chyba to przynosi efekty na dłuższą metę. Mam nadzieję. Skromny. Nie będzie tutaj tych wierzeń. Dobra, trzymaj się. Dzięki, cześć.